Cześć, z tej strony Łowca Pająków i po dłuższej przerwie postanowiłem nagrać materiał o nowych pająkach, dokładnie o przekładaniu nowych pająków, które są tutaj w tych pojemnikach. O, tutaj i tutaj. Pająki ogólnie trochę czekały na to, żeby doczekać się nagrania, ponieważ przyjechały do mnie prawie tydzień temu. I po prostu z racji tego, że w chwili obecnej pracuję oraz jeszcze się muszę przygotować do pewnych poprawek na studiach, to nie miałem za bardzo czasu, by je przerzucić, więc no niestety przez tych kilka dni musiałem przejść w tych dość surowych warunkach. No niemniej się w końcu doczekały, no mam nadzieję, że mi wybaczą to. Tak więc. Krótka historia o tym, jak one się u mnie znalazły. Po prostu moja znajoma z koła naukowego po dość, naprawdę, tak naprawdę dość długim czasie sobie przypomniała, że kiedyś miała mi je przekazać i napisała do mnie rano, że no cześć, to ja ci je dzisiaj podrzucę. I tak do mnie też spontanicznie trafiły, więc stąd też to opóźnienie w ich przerzuceniu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Znalazłem chwilę, żeby je przerzucić, znalazłem też chwilę, by to nagrać, ponieważ też dawno nic nie nagrywałem, co więcej, dawno niczego nie nagrywałem na tym szklanym stole. Patrzyłem sobie ostatnio na właśnie na historię swoich niektórych filmów. No i kanał już ma prawie, bo w tym roku skończy 8 lat. No prowadzony przeze mnie, powiedzmy, no niezbyt systematycznie, ale jednak coś się czasem na nim dzieje. Ostatnio był rzucony short o tym, jak przygotowywałem posiłek dla swojej Agamy Brodatej i widzę, że się całkiem przyjemnie ten short przyjął. Mam też w planach nagrać kilka innych filmów. Jeden film w ogóle jest do zmontowania, który był nagrany już jakiś czas temu, ale po prostu znowu no nie miałem czasu, by do niego usiąść. No i teraz właśnie nagrywam drugi materiał. Być może się pojawią jeszcze dwa. Kiedy to będzie, trudno mi powiedzieć, bo przez najbliższych kilka tygodni zapowiada się dla mnie intensywny maraton nauki, a do tego, tak jak właśnie jeszcze powiedziałem, pracuję i to w dwóch miejscach, więc na chwilę obecną, więc no niestety tego czasu wolnego na jakieś różne rzeczy to jest stosunkowo niewiele. No i z tego powodu właśnie no mam nadzieję, że uda się chociaż przynajmniej ten film wrzucić w miarę niedługo. Bez zbędnego przedłużania, bo tu już i tak troszeczkę trwa. Mamy do przerzucenia Nandu chromatusa, samice, i Brachypelmę albo pilosum, samice. Tutaj z przyzwyczajenia użyłem tej starszej nazwy. To oczywiście nie jest już Brachypelma albo pilosum, tylko Tliltokat albo pilosum, no ale przyzwyczajenie poszło górą w tym wypadku. Zaczniemy sobie od kędziora, zostawimy sobie na później. Kędzior sobie będzie gdzieś tam czekać. Zaczniemy sobie od chromatusa. Oczywiście jest terrarium. Terrarium, które gdzieś tam zostało odgrzebane. Widzę, że no nie jest idealnie czyste, ale znośnie na tyle, żeby pająk mógł sobie w nim zamieszkać. I przysypiemy sobie tutaj torf. Podłoże, które przygotowałem dla niego. No podłoże już kilka dni temu było przygotowane po to, żeby było dziś na dzisiaj takie w miarę nie za mokre, nie za wilgotne. No to jeszcze miejscami gdzieś jest lekko wilgotnawe, ale nie jest takie mokre, więc nie powinno być jakichś tam z tym większych problemów. Tak. To jeszcze widzę, że trzeba sobie
Tak, no i tak właśnie w kontekście tego, że dawno nie nagrywałem na tym stole, no bo dawno, bo chyba ostatni film, który został przeze mnie nagrany tutaj przy tym szklanym stole, był chyba wypuszczony 3-4 lata temu, coś takiego, ponieważ później większość rzeczy nagrywałem ze swojego lokum, ze swojego pokoju i po prostu, no tak, tutaj teraz udało mi się znaleźć chwilę, miejsce, żeby się rozłożyć. Dla mnie też jest to wygodnie, ponieważ ostatnio coś kolano mi szwankuje i po prostu nagrywanie na podłodze dla mnie byłoby trochę męczarnią, zawsze gdybym musiał co chwilę wstawać i kucać. Więc tak. Więc mamy sobie wrzucony torf. Tutaj mam korzonek taki przygotowany. Zobaczymy, czy uda się go w tym stanie jakoś wcisnąć. Widzę, że niezbyt. Trzeba go troszeczkę połamać. Może coś takiego będzie. Może być tak. Tak będzie. To sobie gdzieś na go przerzucimy. Jeszcze jakąś taką tubę gdzieś tu spróbujemy wrzucić, żeby była jakaś kryjówka. O, może się uda to jakoś nawet w miarę pogodzić. Tak. No tak chyba może być. Już sobie pająk będzie musiał zdecydować. Teraz jakieś przyozdobienie, bo to na razie to takie dość smętnie by wyglądało. Wygląda. O, można taką roślinkę sztuczną, która też ma swoje lata. Być. O, no i chyba styknie. Chyba nie ma co dalej jakoś za dużo. O, jeszcze jedna rzecz, taki mały detal, żeby nie było. O. Keramzyt troszeczkę tam rozrzucimy. No i tak wiadomo, później będzie rozniesiony po całym zbiorniku. No i przyszła chwila, by wrzucić pająka. No. Teraz tak. No. Zresztą się strasznie wyczesuje. Mam nadzieję, że zachęcić by wyszła. No. Okej, jest. I jest sobie pajączek. Zrobimy szybkie zbliżenie. Zobaczymy, jak
on tutaj wygląda. I jest sobie Chromatus. Samica Chromatusa. Tak więc tak. No dobrze. No dobrze, to w takim razie tego pająka sobie odstawimy i zaraz weźmiemy się za kędziora. To jest ten po przerwie i będziemy mieli teraz do przełożenia kolejnego ptasznika. A naszą bohaterką jest Tiltokat albo Pilosum, dawniej nazywany Brachypelmu. Albo Pilosum, tutaj sobie wyostrzymy. I analogicznie troszeczkę, ona akurat jest z racji tego, że jest niewielka, to ona będzie w braplaście sobie przesiadywać. Tak więc sobie tak to będzie wyglądać. Także ciach, 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 ciach. Tutaj bierzemy sobie taką tubę. Jakąś zrobimy. O! Nawet jeszcze taki korzeń tu mogę gdzieś... Czy korzeń? Też kawałek tej takiej tuby korkowej położyć. Myślę, że podobnie można zrobić jak tam. Troszkę keramzytu. Troszkę keramzytu. Ale tu bym jeszcze, żeby nie było... O, tak troszeczkę inaczej taki kamień wrzucę. Upolowany. Gdzieś znaleziony. No, on będzie troszeczkę nadawać uroku takiego innego, żeby nie było, ponieważ za bardzo roślin tutaj nie mam. A, chyba jest rzecz, na którą mogę skoczyć. Takie kamyczki sobie powędrują, żeby nadać troszeczkę akcentu zielonego. Bo myślę, że nie ma co przesadzać z tym. W takich małych ilościach będą akurat tak fajnie. To jeszcze może tak kilka. O, no i dobrze. Perfekt. I kędzior będzie wpuszczany. Sobie przyjrzymy się z bliska. No i tak sobie wygląda kędzior w braplaście. No słuchajcie, to byłoby w sumie na tyle, co miałem wam do pokazania. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję jeszcze nagrać i wrzucić w najbliższym czasie tak ze 2-3 filmy. Jeden, który po prostu wymaga zmontowania, a drugie dwa, które no, powiedzmy, którym trzeba by nagrać od zera. W każdym razie po prostu mam w planach jeszcze udostępnić, rzucić na swój kanał 2-3 filmy. Co do dalszych planów, tutaj nie chcę jakoś za bardzo odbiegać w przyszłość, bo trudno mi powiedzieć. Na chwilę obecną, tak jak wspomniałem w pierwszej części filmu, to po prostu nie mam za dużo tego czasu wolnego. Mam nadzieję, że tak mniej więcej od lutego, od marca uda mi się troszeczkę znaleźć przestrzeni na kanał i no, tym samym też trochę przestrzeni wolnej ogólnie. Natomiast na chwilę obecną no, po prostu jestem, mówiąc krótko, zarobiony. I no i nie wiem, jak to będzie. Na razie jak coś wstawiam, to wstawiam głównie na swojego Facebooka, na którego was zapraszam. Ostatnio dzieliłem się
informacją o tym takim nasteczniku, o którym miałem pracę na studiach. Natomiast oprócz tego tam też piszę czasem o pająkach. No ostatnio tak bardziej klimat owadów. Też zapraszam na swojego Instagrama, na którym czasem też wstawiam jakieś zdjęcia swoich zwierząt, jakieś foty innych takich związanych z pajęczakami, ogólnie ze zwierzakami, materiałów. No i co? No i trzymajcie się. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Zapraszam jeszcze raz na swoje inne media społecznościowe i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym materiale. Yo!